Witamy widzów Racjonalisty TV i kwartalnika Racje Nowego, o którym Państwo już słyszeli, a usłyszycie jeszcze nie raz. Dzisiaj naszymi gośćmi są znane, może zacznę od osoby, którą nasi widzowie znają, czyli profesor Stanisław Obirek. I po raz pierwszy w naszej telewizji, nie mamy tutaj żadnych efektów dźwiękowych ani obrazowych, profesor ksiądz Andrzej Kobyliński. Dzień dobry. A obecność księdza, jeśli wymaga wyjaśnienia, myślę, że wymaga, bo wszyscy są bardzo ciekawi, nasi widzowie, skąd ksiądz w Racjonaliście TV. Poza jakimiś ogólnymi względami, które mogłyby za tym przemawiać, wzięła się stąd, że spotkaliśmy się z księdzem profesorem kilka tygodni temu w telewizji publicznej. Ze wstydem to przyznaję, ostatni raz obiecuję. I w trakcie czegoś, co od biedy można nazwać dyskusją w tej telewizji, czy raczej w trakcie awantury, która tam się toczyła w zwykłym trybie takich seansów nienawiści, które tam są organizowane, ksiądz profesor powiedział w przybliżeniu, odtwarzam z pamięci, zdanie takie, oczywiście ono miało kontekst, ale da się wydobyć sensownie z tego kontekstu chyba, że w Polsce mamy do czynienia z wojną światopoglądową, i że jedyne, co możemy zrobić, to tę wojnę starać się cywilizować albo ucywilizować. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry temat na rozmowę. W obu rozmowy, dyskusje, w obu aspektach, czy w obu częściach tej wypowiedzi, bo oczywiście bardzo trudno jest cywilizować wojnę tego rodzaju, ale ja chciałbym zacząć właśnie od pierwszej części, od tego stwierdzenia, że mamy do czynienia, czy że toczy się wojna światopoglądowa, bo mam co do tego wątpliwości. Niewątpliwie toczą się różne spory i toczy się być może, wydaje mi się, wojna polityczna między obozem pisowskim, a teraz też takim bliskim faszyzmowi konfederackim, a liberalno-lewicowym. Ale te napięcia, które są między niektórymi przedstawicielami Kościoła, a niektórymi przedstawicielami antykościoła, powiedzmy, czy ateistów, racjonalistów, moim zdaniem nie są żadnym sporem światopoglądowym. Od razu jeszcze tylko chwileczkę tego wstępu dodam, bo to, co najbardziej przypomina wojnę, powiedzmy, taką bezkrwawą, to są napięcia wokół, w ostatnim okresie przynajmniej, napięcia wokół, czy w reakcji na wypowiedzi chyba głównie biskupa Jędraszewskiego, czyli słynną tęczową zarazę, potem powtórzoną i w powtórzeniu, znaczy w potwierdzeniu, że ksiądz biskup tak uważa, dodał jeszcze, że ideologia LGBT przypomina nazizm, między innymi, co wydaje mi się już tak niesłychanie kuriozalne, że aż trudno mi się gniewać na serio. I mnie się wydaje, że ta nienawiść biskupa Jędraszewskiego, zwłaszcza w tym wypadku do środowisk LGBT, nie jest właściwie światopoglądowa, bo jakiż by to był światopogląd, czy chrześcijański? Bo byłaby to wojna światopoglądowa, gdyby ta wypowiedź była rzeczywiście uzasadniona na gruncie światopoglądu chrześcijańskiego albo jakiegoś innego, ale o ile mi wiadomo, słabo się znam, cieszę się, że są eksperci. Proszę powiedzcie mi, panowie profesorowie, czy rzeczywiście to jest na gruncie światopoglądu chrześcijańskiego i czy nasza reakcja gniewna jest z kolei na jakimś gruncie jakiegoś innego światopoglądu? Tak, może tylko małe dopowiedzenie do tych słów pana redaktora. Byliśmy razem w programie Studio Polska, to jest program w każdy sobotni wieczór w TVP Info. Ja bym troszkę bronił tego programu, ponieważ konwencja tego programu jest właśnie zbliżona do dyskusji w Hyde Parku. To znaczy, że każdy może przyjść, każdy może dyskutować. Jest oczywiście duży bałagan, wszyscy mówią, co chcą powiedzieć. W związku z tym pewne emocje, które były w tej dyskusji, one są troszeczkę wpisane w konwencję tego programu, ale rzeczywiście ja powiedziałem te słowa, które przybliżył przed chwilą pan redaktor, to znaczy, że nie możemy ukrywać, że w Polsce mamy wojnę światopoglądową.
Ta wojna jest także czymś normalnym w wielu innych krajach, szczególnie zachodnich, ale nie tylko. I to, co można zrobić, co jest rzeczywiście z mojej perspektywy konieczne, to jest próba cywilizowania czy pewnej racjonalizacji tego sporu. Natomiast właśnie pytanie redaktora, czy czymś uprawnionym jest twierdzenie, że mamy wojnę światopoglądową? No to jest pojęcie przyjęte szczególnie w kulturze anglosaskiej, pojęcie wojny kulturowej, o tym napisano naprawdę wiele książek i artykułów, wylano morze atramentu na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat. Szczególnie w świecie zachodnim, ale nie tylko, toczą się wojny kulturowe. Natomiast ja świadomie mówię o wojnie światopoglądowej, ponieważ uważam, że ciągle pojęcie wojny kulturowej w naszym polskim języku jest trochę enigmatyczne, niewiele mówi. Natomiast uważam, że lepiej brzmi, mocniej, bardziej dosadnie brzmi pojęcie wojny światopoglądowej, ponieważ dla mieszkańca Polski światopogląd, wojna światopoglądowa to mówi więcej niż wojna kulturowa. Dlatego świadomie używam tego pojęcia, mówiąc prosto i zwyczajnie. Chodzi mi o spór światopoglądowy, który się w Polsce obecnie toczy. No, ale czy on jest światopoglądowy? Jest. Znaczy, jaki światopogląd wyrażał biskup Jędraszewski, mówiąc to, co cytowałem i co w ostatnim półroczu niewątpliwie było głównym zarzewiem napięć i obraźliwych czasów. To tylko jeszcze jedno zdanie i poprosimy pana profesora o wypowiedź. Zostawmy na razie, że tak powiem, kwestie szczegółowe. To znaczy postać księdza arcybiskupa i niektóre jego wypowiedzi to są maleńkie kamyczki. Spróbujmy zobaczyć całość. Gdy chodzi o obecny świat, szczególnie gdy chodzi o świat zachodni, jedną z charakterystyk obecnej sytuacji w świecie zachodnim są bardzo mocne spory światopoglądowe dotyczące obecności religii w życiu publicznym, dotyczące moralności, różnego rodzaju kwestii bioetycznych. No to są szeroko rozumiane spory światopoglądowe, a jednym z elementów tych sporów jest oczywiście pytanie na przykład o orientację seksualną człowieka, o rozumienie homoseksualizmu. No to są elementy wielkiego sporu światopoglądowego. Dobrze, ja tylko jedną rzecz, Staszku, przepraszam, ale chcę wyjaśnić, że ja nie mogę tak zostawić nawet na jakiś czas tej kwestii szczegółowej, ale nie chodzi mi o osobę biskupa, tylko o sam problem, ponieważ dla mnie ważną częścią, może najważniejszą ostatnio próby racjonalizacji problemu jest, że jak powiem, włączenie takiej zmiennej, która w psychologii nazywa się złożonością poznawczą. I na przykład według Bertranda Russella racjonalność w ogóle polega na tym, że się bierze pod uwagę wszystkie aspekty problemu, a żeby je wziąć pod uwagę, to trzeba je dostrzec. A ja właśnie akcentując to, co przed chwilą mówiłem o światopoglądzie, że moim zdaniem ta wojna, która się toczy, jest polityczna, nie światopoglądowa, chcę pogłębić naszą wspólną złożoność poznawczą w tym zakresie. I to jest właśnie pierwszy krok do racjonalizacji, żebyśmy nie ulegali jakimś złudzeniom, że na przykład chodzi o wojnę światopoglądową, jak mi się wydaje, podczas gdy faktycznie chodzi o spory innego zupełnie rodzaju. Na przykład na tle pewnej koncepcji działalności Kościoła jako organizacji raczej politycznej, walczącej o władzę, a co chyba ma luźny związek ze światopoglądem chrześcijańskim. Ja broniłbym tutaj troszkę stanowiska księdza Kobylińskiego, bo wydaje mi się, że trudno, no bo punktem wyjścia była emocjonalna dyskusja, kłótnia, debata w publicznej telewizji. To jest jedno, ale sądzę, że świadomość arcybiskupa Jędraszewskiego jest taka, że on reprezentuje bardzo konsekwentnie pewien światopogląd, który w jego mniemaniu jest bezpardonowo, brutalnie atakowany. Czyli ja bym tutaj oddzielił, ja rozumiem, Andrzeju, twoją potrzebę uporządkowania takiego kategorialnego, poznawczego. Natomiast wydaje mi się, że nie możemy abstrahować od tego, co ludzie wyrażający poglądy dla nas bulwersujące, jak właśnie arcybiskup Jędraszewski, od tego dwie rzeczy są istotne. On sam, który
czuję się reprezentantem, jak wspomniałem, tego jedynie słusznego światopoglądu chrześcijańskiego, który jest atakowany przez nihilizm szerzący się, przez relatywizm moralny i tak dalej, ale więcej, jego stanowisko jest wzmocnione, zauważ. I gdy powiedział te słowa o tej zarazie tęczowej, otrzymał aplauz w Kościele Mariackim, czyli był to akt publicznej, entuzjastycznej akceptacji jego stanowiska, plus miał potem takie tournée triumfalne, gdzie był przyjmowany jako heroiczny reprezentant, który nie ulega terrorowi politycznej poprawności, który nie ulega właśnie innym światopoglądom, ma odwagę bronienia go. Więc w tym sensie, niezależnie od tego, co my myślimy o tym człowieku i o jego sposobie patrzenia, widzenia i tak dalej, w odbiorze społecznym jego stanowisko jest odbierane jako niezłomność światopoglądowa jednak. No tak, ale telewizja racjonalista, tak jak przed chwilą zacząłem o tym mówić, powstaje po to, żeby uwzględniwszy to, co teraz powiedziałeś, co jest ważne, że on w jego przekonaniu on reprezentuje światopogląd. Ale ja bym wolał w telewizji, która no, w moim wydaniu przynajmniej jest, stara się być otwarcie antyideologiczna, żeby tego typu pretensje, że tak powiem, że ktoś myśli albo tylko udaje, że myśli, że występuje w imieniu światopoglądu, żeby to poddać pewnej analizie i spróbować odsłonić jakiś rzeczywisty czy hipotetycznie na razie autentyczny sens ukryty za retoryką czy za tą ideologiczną wypowiedzią agresywną. No mnie się wydaje, zresztą tutaj trochę nawiązuje w jakiejś mierze do tego, Staszku, co kiedyś mówiłeś w którejś z naszych rozmów, ale też przy innych okazjach, o tym, że no, to, co mówi, głównie mówi, mniej robi chyba Kościół katolicki, ma luźny związek z wiarą chrześcijańską, czy z chrześcijaństwem, jeśli dobrze pamiętam. Bo wydaje mi się, że no, według przekonania znanych mi ateistów, racjonalistów i tak dalej, to przesłanie chrześcijańskie, zresztą w reakcji na tą wypowiedź biskupa podniosło się sporo głosów w takim duchu właśnie uznawaniem za chrześcijański, czyli że to powinien być język miłości, a nie nienawiści i tego typu rzeczy. I ja myślę, że w tym jest dużo sensu, w tych zastrzeżeniach. Niezależnie od tego, że rozumiem ten argument, który przedstawiłeś, i to trochę dodatkowo komplikuje sprawę, no jednak jeśli na przykład moja strona ma mieć, nie tylko ja sam, ale moja strona ateistyczno, jakoś niereligijna, ma mieć większą niż dotąd skłonność do cywilizowania sporów światopoglądowych, no to chcielibyśmy wiedzieć, z jakim światopoglądem właściwie mamy się spierać. Czy z tym chrześcijańskim językiem miłości, cokolwiek o nim nie myślimy, czy z takim wojowniczym językiem biskupa. I to będzie tutaj pełna zgoda z panem redaktorem. Ja na to bardzo często zwracam uwagę w moich publikacjach, czyli w moich wypowiedziach publicznych. To znaczy, jeśli już mamy się w Polsce o coś spierać, to przynajmniej ustalmy, o co się spieramy, ponieważ bardzo często wiele sporów jest toczonych tak zupełnie bezprzedmiotowo. To znaczy, jeśli zapytamy w niektórych kręgach ludzi, o co się kłócą, to naprawdę będą mieli wielki problem z tym, żeby określić, co jest przedmiotem tych sporów, często bardzo emocjonalnych, i bardzo duża część hejtu, nienawiści w Polsce jest zupełnie bezzasadna. To znaczy, tak naprawdę nie ma racji merytorycznych, żeby ta nienawiść miała tak wielki rozmiar, tak wielką temperaturę. Natomiast też bym zgodził się jeszcze z innym elementem wypowiedzi pana redaktora sprzed kilku minut. To znaczy, rzeczywiście te spory światopoglądowe w Polsce są bardzo upolitycznione i rzeczywiście bardzo często można powiedzieć tak, że następuje także upolitycznienie kwestii religijnych, etycznych czy bioetycznych i można odnieść wrażenie, że w tej polskiej debacie publicznej nie ma niczego poza polityką. W związku z tym trzeba rzeczywiście tę naszą dyskusję porządkować, nasze życie publiczne,
żeby oddzielać to, co jest polityczne, od tego, co jest światopoglądowe czy religijne. I dobrze, że to czynimy także w telewizji, która być może w większości jest oglądana przez ludzi o poglądach ateistycznych czy agnostycznych. Zauważmy, że kręgi ateistyczne czy agnostyczne w Europie tak naprawdę to jest główna część debaty publicznej, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, Francję, coraz bardziej także Włochy. To znaczy kierunek rozwoju tych społeczeństw określają środowiska agnostyczno-ateistyczne. Albo takie, jak ja to nazywam, apateistyczne. No to znaczy też, tak. Natomiast w Polsce mamy taką sytuację, że to środowisko ateistyczno-agnostyczne dopiero się jakoś określa, myślę, że powoli będzie też zyskiwać na znaczeniu. Natomiast no, to jest pytanie, w jaki sposób właśnie ucywilizować naszą debatę publiczną, żeby wybrzmiały w niej w sposób sensowny wszystkie odmienne sposoby myślenia, które są naturalnym elementem demokracji. No, żyjemy w kraju demokratycznym i czymś oczywistym jest... To temat na osobną dyskusję. No tak, ale co do pryncypiów, żyjemy w kraju demokratycznym, mamy wybory demokratyczne, gdy chodzi o parlament co 4 lata. Gdy chodzi o mechanizm funkcjonowania demokracji, tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Natomiast jest oczywiście pytanie o jakość polskiej dyskusji publicznej, to znaczy w jaki sposób zagwarantować wszystkim środowiskom, które są w Polsce, możliwość swobodnego artykułowania swoich poglądów. Czy chcesz teraz Staszku coś powiedzieć? Nie, no, podpisuję się obydwiema rękoma pod postulatem uzdrowienia debaty publicznej. Ja nie miałem tego szczęścia czy nieszczęścia być z wami w telewizji publicznej, między innymi dlatego, że mnie ta telewizja nie zaprasza. To nie jest dlatego, że ja bardzo z tego powodu boleję, ale to jest też pewna selekcja jakby negatywna. To znaczy ktoś, kto jest określany jako osobisty wróg, może nie Pana Boga, ale Jana Pawła II, no nie ma miejsca w telewizji, która się określa jednak bardzo zdecydowanie jako sprzyjająca Kościołowi. I to jest jeden z powodów, to jest oczywiście, mówiąc po gombrowiczowsku, pewna pupa, którą mi właśnie środowiska prawicowo-katolickie, te radykalne przypięły, bo ja owszem, jestem krytyczny, ale to nie znaczy, że ten głos krytyczny nie powinien, czy nie może wybrzmieć jako część debaty demokratycznej. I dobrze by było, gdyby wybrzmiał. Więc w tym sensie tak, myślę, że to, co specjaliści od mediów, zwłaszcza społecznościowych, mówią, że ta izolacja środowisk słuchających tylko siebie, ona postępuje. I mam tego świadomość, że to nam nie ułatwia takiej debaty właśnie wieloaspektowej, zróżnicowanej, no bo ludzie dobrze się czują we własnym gronie. Pytanie jest, jak zaproponować pluralizację mediów na przykład, czy pluralizację środowisk bez tworzenia sytuacji zagrożenia albo inwazji. Nie, po prostu dobrze by było, gdyby w różnych, w telewizji Racjonalista, w TVP, w telewizji Trwam, żeby wybrzmiały różne głosy, a nie ja muszę sobie kanały przestawiać, żeby te głosy słyszeć. Ja tutaj muszę coś dodać. Otóż jak jesteśmy podzieleni, to często ostrzej widzą obserwatorzy z innych krajów. I tutaj opinia dziennikarza holenderskiego, dość znana postać, Ecke Overbeck, autor książki w języku polskym na temat pedofilii klerykalnej w naszym kraju. Ja spotkałem tego dziennikarza w jednej z dyskusji telewizyjnych kilka lat temu i w prywatnej rozmowie już poza anteną on powiedział tak, nie znam innego kraju poza Polską, który tak byłby głęboko podzielony i to, co z perspektywy tego dziennikarza holenderskiego jest w Polsce najbardziej makabryczne, to są dwa
odrębne światy, gdy chodzi o dwie odrębne opinie publiczne. To znaczy podział jest tak głęboki, że można mówić o dwóch społeczeństwach. I co więcej, to społeczeństwo A ma swoją telewizję i swoje gazety i nie chce słuchać argumentów społeczeństwa B i odwrotnie społeczeństwo... No to w Ameryce jest tak samo. Ale nie tak głęboko. Nie jest aż tak głęboki podział. Okay. Ja mieszkałem wiele lat w różnych krajach. Myślę, że panowie też wiemy o tym przecież. No to my wiemy, że te podziały nie są tak ostre. Nie są tak ostre. Natomiast ja podam prosty przykład. Jeśli ktoś w Polsce najczęściej czyta, załóżmy, Gazetę Wyborczą i tygodnik Newsweek, to już nie zajrzy do na przykład tygodnika do Rzeczy czy do tygodnika Sieci. Jeśli ktoś ogląda Fakty jako dziennik telewizyjny, no to najczęściej już nie zajrzy do dziennika TVP czy Polsatu. Najczęściej. Ale teraz pogłębiamy podziały. To znaczy, ale zauważmy, że te podziały idą przez rodziny, one idą przez znajomych. No przecież niebawem święta Bożego Narodzenia, w wielu polskich domach jest strach przed świętami, przed spotkaniem swoich krewnych i znajomych, ponieważ jest lęk, że jeśli się pojawią tematy właśnie światopoglądowe czy też polityczne, to będzie po prostu kłótnia. Ale właśnie, przepraszam. W wielu polskich rodzinach w ostatnich latach poziom sporu osiągnął już tak wysoki poziom, że nie da się nawet spokojnie spędzać świąt Bożego Narodzenia. Ale ja najbardziej w mojej rodzinie, czy takiej przyszywanej, bo tam nie do końca jest to rodzina w takim pełnym sensie tego słowa, zwłaszcza religijnym, ale no jest to prawie rodzina, też toczą się nawet nie spory właśnie, tylko awantury, ale tam moim zdaniem nie ma śladu światopoglądu, natomiast są pewne zmienne, które niektórzy filozofowie nazywają psychospołecznymi na przykład, albo nawet nie polityczne, bo na przykład jeżeli druga strona kocha każdego przywódcę naznaczonego przez Kaczyńskiego, do któregoś dnia na przykład do tego stopnia, mam na myśli konkretną osobę, głowę tej rodziny, którą mam na myśli, dokąd pani premier Szydło, czy pani Beata Szydło była premierem, kochał ją miłością żarliwą, jak kiedyś w Polsce się kochało Stalina, a jeszcze kiedyś się ale potem nastąpiła zmiana premiera i dosłownie jak za pstryknięciem takim, jakie teraz wykonałem, ten pan zaczął kochać nowego premiera, a ta miłość w jednym i w drugim wypadku była taka, że on jest przeciwko własnej córce, która jest przez ten rząd prześladowana, nie jakoś strasznie, ale jest. Rząd wysyła policję do organizacji prowadzonej przez tę panią i jej ojciec ma do niej pretensje, że ona zamiast się przymilać w prostej władzy, to się nie przymila, ona nic nie robi przeciwko tej władzy. Chodzi mi o to, żeby, bo już widzę, że ksiądz profesor bardzo chce odpowiedzieć, że moim zdaniem tamta strona przynajmniej, a nasza też w jakiejś mierze, tak naprawdę nie w imieniu żadnego światopoglądu na przykład występuje przeciwko własnemu dziecku w obronie tej władzy, tylko w imię, czy wyraża w ten sposób autorytarną osobowość, która jest zakorzeniona w naszej autorytarnej, takiej trybalnej w dużej mierze kulturze, komunitarnej się teraz też modnie mówi i w ramach tej kultury ludzie, ta wspólnota rozumiana tak jak się rozumie w polskim społeczeństwie, czyli bardzo powierzchownie wokół jakichś symboli związana, bardzo powierzchownie, nie wspólnota przyjaciół, tylko wspólnota w imię jakiegoś politycznego najczęściej celu, najczęściej związanego z walką o władzę, bo moim zdaniem, ale to zaraz przejdziemy do wątku władzy, który moim zdaniem jest głównym czynnikiem podnoszącym temperaturę sporów i zamieniających spory w wojnę chwilami. W każdym razie chciałem powiedzieć, że te spory rodzinne naprawdę nie są światopoglądowe. To ja jestem liberalny, czy lewicowo-liberalny, nie tylko w sensie politycznym, tylko w sensie tak, wyborów czy osobowości, a oni są skrajnie autorytarni. Ich denerwuje nawet jak ktoś wstaje po 7, bo w tym porządku autorytarnym plemiennym każdy powinien stawać o 6. Ja może się wstrzelę, bo widzę, że ksiądz profesor chciałby coś powiedzieć, ale wstrzelę się w tym sensie, że ja też znam Eke Overbecka, nawet się z nim przyjaźnię.
Napisaliśmy nawet wspólnie tekst na temat, dlaczego Polska i Holandia są tak różnymi krajami. Ja myślę, że to jest użyteczna figura obcego, który widzi ostrzej nasze wewnętrzne spory. I dla niego, jako protestanta, takiego właśnie liberalnego, niezwykłym odkryciem była swoista zmowa milczenia. I nie tylko w kościele, bo on się rzeczywiście, ta jego książka o pedofilii w kościele dotyczyła ofiar, chciał jakby dać głos ofiarom, ale do dzisiaj, bo on pracuje dla prasy holenderskiej w Polsce, do dzisiaj jego zdumiewa, co i myślę większości nas zdumiewa, ta odporność opinii publicznej na fakty. Cokolwiek by się działo, i tu odwołam się do rewelacji redaktora Kaju sprzed kilku dni, który mówił wręcz o zsyłce arcybiskupa Petza do Polski ze względu na jego orientację homoseksualną, więc mówiliśmy trochę przed wejściem na antenę, że w każdym innym kraju to byłoby trzęsienie ziemi, albo przynajmniej połowa episkopatu by się podała do dymisji, a tutaj nic. I to jest właśnie coś, czego myślę, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, że są pewne tematy tabu, których nie tykamy i być może ta temperatura sporów, które ty nazywasz właśnie między liberałami a autorytarnymi osobowościami, ma też związek z tym, że nie przerobiliśmy czegoś, co społeczeństwa demokratyczne mają niejako w genach obywatelskich, że różnimy się, ale jesteśmy w stanie wyartykułować te różnice. Nie mamy pretensji. I tutaj też się podzielę na koniec tego wątku naszej rozmowy moim rodzinnym problemem. Nas jest siedmioro i dwoje z tej siódemki ma poglądy prawicowe. Są dwóch moich braci, bardzo moim zdaniem bezkrytycznie popiera PiS, ale była taka okazja, że o mało się z moim starszym bratem nie pokłóciłem. Właśnie zrobiłem mu awanturę, że jak to głosowałeś na PiS, nie wiesz o tym, że to i to i to. I on potem, jakby straciliśmy kontakt, potem przez mamę jakoś mediowała między nami. I co było ciekawe w tym wszystkim, ja mówię: Rysiek, czemu ty do mnie nie dzwonisz? Nie odbierasz mojego telefonu. Mówi: nie miałem czasu, ale mówi: ja spraw politycznych nigdy do rodziny nie wnoszę. Więc ty nie przejmuj się, my możemy się różnić, ale jesteś moim bratem i to jest najważniejsze. Więc chcę powiedzieć, że są różne doświadczenia, tak? Że czasem rzeczywiście te różnice są takie, że się boimy świąt, albo córka czuje się jakoś tam mobbingowana przez własnego ojca, ale są też sytuacje, no, moja rodzina jest tutaj przykładem, że matka, która jest w ogóle poza polityką, bo uważa, że wszyscy politycy to są, nie będę określał ich jej słowami, ale w każdym razie nie ma najwyższego zdania o tej klasie, więc to pomaga, to znaczy Ecke Overbeck jako Holender nam z boku, a czasem mama czy rodzina, osoba znacząca, pozwala też zrelatywizować te spory, wydawałoby się nie do przezwyciężenia. Więc w tym widzę ten element, o który pytałeś, Andrzeju, na początku, co może cywilizować tę rozmowę, ten spór. Myślę, osoba trzecia. Zgoda, ale chciałem dodać, bo być może stworzyłem nieadekwatny obraz tej mojej rodziny, że niezależnie od tego, że te kłótnie nie światopoglądowe, moim zdaniem, tylko polityczne, są czasem bardzo ostre, to potem jest wielka przyjaźń. U nas nie ma obawy przed świętami z tego powodu, bo wprawdzie się kłócimy dość często właśnie na ten temat polityczny, ale to nie psuje, a nawet mam wrażenie, że to poprawiło moje relacje z tym panem, bo on chyba w tych kłótniach ze mną po prostu po raz pierwszy w tej rodzinie, może nie po raz pierwszy, ale od dawna po raz pierwszy, mówi naprawdę, co myśli, i ja też mówię, co myśli, i on rozpoznaje, że ja tego nie mówię złośliwie, nawet jak jestem wściekły, tylko mówię w obronie moich wartości, i to naprawdę nie musi niszczyć więzi rodzinnej. Także to jest właśnie wartość rozmowy, czy też
dialogu i tego bardzo w naszych domach, w naszych wioskach, w naszych miastach w Polsce potrzebujemy. Natomiast taka ciekawostka, jakie są emocje w moim środowisku też kościelnym, to za chwilę o tym powiem. Natomiast chodzi jeszcze o pana redaktora. Owszem, my się spotkaliśmy niedawno w Telewizji Polskiej, ale jeszcze wcześniej, przed 2 laty, na Dniach Ateizmu na Starym Mieście, gdy miałem przyjemność debaty bioetycznej z profesorem Janem Hartmanem. Także ja świadomie uczestniczę w bardzo wielu różnych dyskusjach i przyjmuję wszystkie możliwe zaproszenia, ponieważ uważam, że potrzeba w Polsce dialogu czy też rozmowy. Natomiast no nie jest to oczywiste w moim kręgu kościelnym, gdy chodzi o Kościół katolicki. I taka, powiedzmy, no ciekawostka, jeśli na przykład ukaże się mój tekst, załóżmy, w Tygodniku Powszechnym, no to to jest mile widziane przez liberalnych katolików, natomiast no to jest czymś niewybaczalnym dla słuchaczy Radia Maryja czy dla katolików konserwatywnych. I wtedy no, padają bardzo obraźliwe słowa pod moim adresem, no jak mogłeś do nich coś napisać. Ale odwrotnie, jeśli na przykład udzielę wywiadu portalowi Fronda, to owszem są zachwyceni katolicy konserwatywni, natomiast no, słyszę znowu obelgi od strony liberalnej, no jak mogłeś, no wszyscy, ale nie oni. W związku z tym ten podział jest tak głęboki, ja jeszcze teraz mówię tylko o katolikach, prawda? To znaczy te podziały wśród katolików w Polsce są tak mocne, że przy niektórych na przykład moich wypowiedziach medialnych dla jednego kręgu bądź dla drugiego bardzo często nikt nie pyta, o co mi chodziło, tylko jest koncentracja na tym, no jak mogłeś coś powiedzieć do tych, albo jak mogłeś coś napisać dla tamtych. No to jest po prostu absurd. Natomiast tu się zgadzamy. Natomiast szanowni panowie, to znaczy te rowy na tej wojnie zostały wykopane bardzo głębokie i no ja próbuję tam, gdzie mogę, jakoś scalać, ale uważam, że jest to niezwykle trudne. Co więcej, uważam, że na razie nie ma żadnego światła w tunelu, żeby coś scalać. To znaczy my dalej to polskie sukno rozrywamy, to znaczy te podziały są coraz większe i te dwie bańki opinii publicznej, te dwa odrębne światy, one się od siebie coraz bardziej oddalają. A ja się nie zgadzam, nie jakoś kategorycznie, ale jednak w dużym stopniu, bo taki obraz sytuacji powstaje, jak się no, na nią patrzy przez pryzmat mediów. I może przez no, takie doświadczenia, o jakich ksiądz profesor przed chwilą mówił. Natomiast ja miałem w zeszłym roku takie bardzo ciekawe doświadczenie, które zresztą świadczy o postępującej sekularyzacji, w dużej mierze zresztą dzięki Staszkowi Obirkowi, że poproszono mnie o wygłoszenie kilku wykładów o ateizmie i humanizmie ateistycznym w Collegium Civitas, w takim w kursie dla osób dorosłych, nie pamiętam w tej chwili. Uniwersytet Trzeciego Wieku. I tam na sali, to były duże grupy, około 100-osobowe. Wiem na pewno, bo potem już po wykładzie rozmawiałem z dużą grupą tych ludzi, że tam większość stanowili ludzie wierzący, którzy potem mi albo gratulowali, albo chcieli chwilę porozmawiać i najczęściej zaczynali w ten sposób, że ja jestem wierzący, ale na przykład podobało mi się to, czy tamto w pana wypowiedzi. Właśnie nikt mnie nie napadł ani nie skrytykował, chociaż chwilami byłem bardzo otwarcie, na przykład krytyczny wobec katolickiej wersji krzewienia wartości pewnych, moralnych, czy też no, ja to problematyzowałem, mówiąc delikatnie. Więc tam były chwilami powody, chociaż ja ogółem jestem bardzo przyjazny i uprzejmy, no ale były chwilami powody, żeby się na mnie zagniewać, jeśli ktoś jest takim katolikiem rzeczywiście żarliwym. Ale to się nie zdarzyło. Ja mam wrażenie, ponieważ ja często uczestniczę w różnych rozmowach z wierzącymi, z apateistami, czyli takimi, którzy deklarują wiarę, ale niekoniecznie ona odgrywa w ich życiu jakąkolwiek rolę i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że w jakiejś mierze dzięki tej postępującej sekularyzacji rośnie grupa osób, które są na tyle, no, są przywiązane do tej tożsamości takiej trochę narodowo-katolickiej, nie w sensie nacjonalistycznej, tylko mają poczucie, że no, Polak to katolik.
jakoś z przyzwyczajenia czy z przywiązania do tradycji kulturowej również, nie tylko narodowej. I że jeśli się rozmawia, nawet nie podejmując jakichś nadzwyczajnych wysiłków, tylko na przykład pokazując, i to już będzie jedna z moich propozycji cywilizowania, że te spory, moim zdaniem nieświatopoglądowe, są właściwie, przebiegają często zupełnie inną drogą niż by się mogło zdawać, na przykład między ateistami. Polityczne spory, czyli poparcie dla PiS-u albo tak jak w moim przypadku, mało powiedzieć, niechęć wobec PiS-u. W innej rozmowie twierdziłem całkiem niedawno, że mamy prawo do nienawiści. Mam takie chwile, kiedy nienawidzę PiS-u w konkretnych jego przejawach, jakichś wypowiedziach i tak dalej. Konflikty między ateistami są bardzo ostre na tym tle i w wielu wypadkach ja się czuję bliżej liberalnego katolika niż autorytarnego miłośnika Putina albo Kaczyńskiego. I jak się o tym na przykład mówi w środowisku ludzi wierzących i nawet praktykujących, no to część z nich jest po mojej stronie. Jeśli do tego na przykład doda się jakiś żart, który no niekoniecznie przebiega wobec, czy według tej linii podziału, o której ksiądz mówi głównie, i się nie dziwię, no bo ksiądz jest księdzem i ten podział akurat dla księdza jest oczywiście jakoś najważniejszy, ale ja z mojej perspektywy takiej humanistycznej widzę, że często te podziały są równie gorące i jest w nich tyle samo niechęci, ale w ogóle nie według światopoglądowego podziału, bo mówię o ateistach, naprawdę kłótnie w ateistycznych środowiskach wokół poparcia dla PiS-u albo antypiS-u są no właściwie tej samej temperatury, co między na przykład mną a biskupem Jędraszewskim, byśmy mieli okazję porozmawiać o tym, jak on szerzy nienawidzi wobec różnych grup osób pod różnymi pretekstami zupełnie absurdalnymi. Ale zauważmy, że jeśli nawet pan redaktor mówi o własnej nienawiści, o uczuciach nienawiści wobec pewnej partii politycznej, to znaczy, że no te emocje w naszym kraju są rzeczywiście bardzo podgrzane. Ale owszem, no będą osoby, które nienawidzą PiS-u, będą osoby, które nienawidzą Platformy Obywatelskiej. I myślę, że przed rokiem było dość takie ciekawe badanie, nie pamiętam, jaki to był ośrodek opinii publicznej, ale była próba zbadania w sposób naukowy, która grupa nienawidzi bardziej, to znaczy, czy obóz PiS-u bardziej nienawidzi obóz Platformy, czy odwrotnie, czy obóz Platformy nienawidzi bardziej obóz PiS-u. No i z tego badania wychodziło, że obóz Platformy gardzi bardziej PiS-em niż PiS gardzi Platformą. No, tak, coś w tym jest, coś w tym jest. A ja nawet mogę powiedzieć, co w tym jest. Coś w tym jest, ale to znaczy tylko że no, jakoś do tego poziomu nienawiści społecznej doszliśmy i na razie nie widzimy za bardzo środków, żeby z tego poziomu... Nie, widzimy, ja właśnie o jednym przed chwilą powiedziałem. Tak, ale ja może powiem inaczej, to znaczy w tym sporze jest wiele, może tak, na pewno będzie zgoda, że ten spór nie powinien być prowadzony w klimacie nienawiści, pogardy czy hejtu. To jest tutaj w naszym gronie, w tej dyskusji dość oczywiste. Ale jest drugi element, uważam, ważniejszy, to znaczy, żeby w tym sporze odróżniać elementy realne, które nas dzielą, od tych, które są zupełnie jakieś fikcyjne i niepotrzebnie wyolbrzymione. I uważam, że jedną z kwestii, która jest pomijana w tej naszej wojnie polsko-polskiej, jak mówią niektórzy, czy wojnie światopoglądowej, tym, co jest, uważam, istotne, to jest próba pokazania korzeni tych dwóch polskich plemion, to znaczy jak te dwa plemiona PiS-u i Platformy powstały. I ja przed 3 laty napisałem takie dwa artykuły w jednym z tygodników opinii, w jednym z tygodników ogólnopolskich. Pierwszy artykuł Dzieje Solidarności i Wojna Idei i drugi artykuł Nadzieja i Zdrada Solidarności. Osobiście uważam, że to są dwa bardzo ciekawe, ważne artykuły, ponieważ one pokazują źródło tej wojny, to znaczy ja przenoszę początek tej wojny na rok 1986,
gdy zaczęła się dzielić formalnie Solidarność, wówczas jeszcze istniejąca w podziemiu. Ja może powiem w trzech zdaniach, to jest moja diagnoza. W trzech zdaniach. A może by pozwolić? Tylko trzy zdania, bo to jest jakby moja teza i już oddaję głos. Otóż moja teza jest taka. Obóz Platformy i obóz PiS-u wywodzą się z szeroko rozumianej Solidarności. Solidarność narodziła się w roku 1980 jako szeroki, synkretyczny ruch społeczny, niepodległościowy. W tym ruchu byli wszyscy. Ludzie prawicy, ludzie lewicy, agnostycy, katolicy, monarchiści, byli członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wszyscy. I ten wielonurtowy ruch w sensie formalnym nie był podzielony mniej więcej do roku 1986. Wówczas dzieli się Komisja Krajowa, która istniała w podziemiu i od 1986 roku można mówić o formalnym podziale na skrzydło centroprawicowe i skrzydło centrolewicowe. Upraszczając bardzo, po wielu mutacjach transformacji ustrojowej, po wielu różnych partiach, które gdzieś tam później powstawały, w pewnym sensie obóz Platformy wyrasta z ówczesnego centrolewicowego skrzydła Solidarności, obóz PiS-u wyrasta z szeroko rozumianego skrzydła centroprawicowego Solidarności. Upraszczam, ale powiem tak, jeśli chcemy dzisiaj zrozumieć jeden z głównych motywów tego sporu między obozem Platformy i obozem PiS-u, trzeba sięgnąć do tamtego okresu 86, 7, 8, 9 roku, kiedy zaczęły się te dwa plemiona kształtować. To ja tylko jedno zdanie, zanim Staszku poproszę Cię o dłuższą wypowiedź, żebyś jakoś wyrównał. Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem za tym, żeby sięgać wstecz do źródeł, bo ja sięgam do XVIII wieku co najmniej, ale to temat na osobną dyskusję. Znaczy ja oczywiście myślę, że to jest bardzo trafne nakreślenie korzeni podziałów. Dodałbym tylko rzecz, o której Andrzej napomknął, że chciałby do niej wrócić, mianowicie o władzę, problem władzy. To znaczy zauważcie, że między tymi dwiema grupami, nazwanymi właśnie tak przez księdza profesora centrolewicowe, centroprawicowe, mamy bardzo dużo takiego politycznego planktonu, który przechodzi z jednego do drugiego, wyczuwając konfitury, to znaczy gdzie władza, kto ma szansę wygrać. I to wtedy trochę zatraca ten ostry wymiar światopoglądowy, ideowy, bo tak naprawdę chodzi o władzę, tak? Przecież, no nie chcę operować nazwiskami, ale jest ich sporo, jak ludzie z tych dwóch stronnictw łatwo przechodzili na jedną albo drugą stronę, albo byli wypychani po prostu ze względów no, walki o władzę, albo o ucho prezesa i tak dalej, więc w pewnym sensie zgadzam się, że trzeba taką genealogię dzisiejszych podziałów wywodzić z tych podziałów ideowych, ale z drugiej strony ja bym jednak bardzo patrzył na ręce, zwłaszcza ludziom o no, prawie że jednoznacznej kryminalnej kartotece. Tak? Człowiek, który siedziałby, gdyby nie łaskawość prezydenta czy prezesa, jest bez reszty oddany władzy politycznej, no bo jej zawdzięcza wszystko. I to nam trochę burzy ten jasny podział ideowy, bo mamy tak naprawdę cały, ja to nazywam przy całym szacunku dla planktonu, ale jednak taka, nie ważyłbym się tutaj na jakieś szacowanie procentowe, ale sądzę, że znaczna grupa ludzi, która ciąży po prostu tam, gdzie jest władza, może jednego użyję jednak nazwiska, bo jest wyjątkowo odrażające, to jest ten prokurator Piotrowicz, któremu nie wadziło być prokuratorem w stanie wojennym i teraz nie wadzi być narzędziem bardzo spolegliwym w ręku prezesa.
Więc to jest ten, może tu funkcjonować jako pars pro toto, po prostu jest pewien typ osobowości, a raczej braku osobowości, ludzi, którzy są do wynajęcia, tacy polityczni killerzy i oni wszystko zrobią, co władza każe. I to obawiam się, ja nie mam jakoś jednoznacznych politycznych sympatii, ale uważam, że to, co robi PiS od 4 lat i teraz niestety już drugą kadencję, to jest demontaż pewnych instytucji, w które zaczynaliśmy powoli wierzyć. W tej chwili, i to jest mój podstawowy zarzut wobec tej formacji, i tutaj rozumiem uczucia naszego pana redaktora, których nie pochwalamy, ale jednak rozumiemy. Tak. To znaczy, ja nie powiedziałem, że pochwalamy. Jeżeli na naszych oczach ulega korozji, destrukcji coś, na czym stoimy, to znaczy, że to może powodować, jeśli nie nienawiść, to lęk. Autentyczną obawę o przyszłość tego kraju. Jest taka odmiana nienawiści, która jest właśnie zakorzeniona w lęku w dużej mierze, niekoniecznie tylko w lęku, ale lęk odgrywa w tym rolę. Ja myślę właśnie, że w fakcie, że te spory, ja jednak uważam, że to nie jest wojna, światopoglądowe w Polsce albo podobne do światopoglądowych, mają aż taką temperaturę, jaką mają, właśnie wynika stąd, że tak naprawdę to jest walka o władzę i lęk przed utratą władzy, bo tak na przykład interpretuję biskupa Jędraszewskiego, jego wypowiedzi, nie tylko jego, on tutaj jest takim dla mnie przykładem tych najbardziej agresywnych orzeczników pewnej odmiany katolicyzmu, takiej wojującej, bo bez tej intencji, która nawet nie musi być uświadomiona u biskupa czy innego księdza, czy nie księdza, właśnie, że tak naprawdę on atakuje aż tak ostro i tak absurdalnie, bo przecież nie ma żadnej ideologii LGBT, to są tak samo podzieleni politycznie i ideowo jak osoby heteroseksualne, czy tak zwane heteronormatywne. I moim zdaniem tak naprawdę właśnie ta temperatura, czyli ten spór przypomina wojnę chwilami przez tą temperaturę, właśnie dlatego, że to nie jest w ogóle spór merytoryczny. Odwoływali się panowie obaj do przykładu Holandii na przykładzie jednej osoby, a ja spędziłem w Holandii kilka lat. Miałem okazję patrzeć, jak tam się toczą spory światopoglądowe i one są światopoglądowe. Na przykład od 20 lat toczy się spór o to, czy powinno się zalegalizować pigułkę samobójstwa. No i strona religijna, a Holendrzy, którzy są religijni, są bardzo religijni, ale też sposób, w jaki prowadzą dyskusję, jest ideowy, jest światopoglądowy. Znaczy oni się odwołują do różnych argumentów, nie tylko czysto religijnych, ale ja kłócąc się z nimi, bo miałem wiele okazji, żeby dyskutować albo kłócić się z nimi, właśnie w sprawach światopoglądowych, nie tylko o tą pigułkę, no miałem takie poczucie wielkiej przyjemności wręcz, że na przykład też o aborcji można rozmawiać zupełnie inaczej niż się kłócić tylko, bo jeżeli nie chodzi nam głównie o to, żeby zdecydować, czy ona będzie legalna, czy nielegalna, tylko naprawdę chcemy coś uzgodnić, bo nie dajemy sobie prawa do decydowania za tych, którzy nie wyznają naszego systemu wartości, to wtedy się otwiera pole w ogóle do szczegółowej czasem dyskusji, a bez szczegółowej dyskusji trudno ustalić jakikolwiek kompromis. W takiej Holandii, w Niemczech, w Belgii, w ogóle w cywilizowanym świecie obie strony wiedzą, że pewne rzeczy są tak oczywistym standardem liberalno-demokratycznym, że już nie toczy się walka o władzę w tym zakresie, na przykład jeśli chodzi o prawo do aborcji. Także już nie ma, w Ameryce jest, ale tam jest zupełnie inna sytuacja, w Europie nie ma. Znaczy toczą się nadal dyskusje, ale to są już takie akademickie, w dobrym sensie tego słowa dyskusje, a nie żarliwa wojna, która możliwa jest i prawie nie unikniona, jeżeli za tym się kryje tak naprawdę walka o to, kto tu zdecyduje o tym, czy będzie legalna, czy nie, albo w jakim zakresie. To znaczy, także w Europie chyba ta dyskusja będzie bardziej intensywna, na wzór amerykańskiej
perspektywie kilku, kilkunastu lat, gdy wzrośnie populacja muzułmańska w Europie i tutaj ten spór będzie bardzo radykalny. On już się pojawia trochę we Francji, czy nawet trochę w Holandii, bo z jednej strony mamy w Holandii dość sporą populację muzułmańską w Rotterdamie, a z drugiej mamy społeczeństwo holenderskie prawie w 80% ateistyczne. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie wyglądać, gdy chodzi o Holandię w najbliższych latach. Nawet gdy chodzi o Polskę, ja bym powiedział coś innego. To znaczy, oczywiście zostawmy wiek XVIII, XIX, bo to wymagałoby wielu innych kolejnych nagrań w telewizji Racjonalista. Natomiast będą kolejne. Doskonale, doskonale. Im więcej, tym lepiej. Natomiast jeśli popatrzymy na... zostawmy już też PRL. Jeśli popatrzymy na ostatnich 30 lat dziejów naszego kraju, no to różnie bywało. W latach 90. też były różne dyskusje społeczne, były różne kampanie polityczne, były spory. Natomiast można powiedzieć kolokwialnie, to jakoś szło. Uważam, że pierwszym takim momentem, który bardzo pogorszył naszą debatę publiczną, to jest sytuacja, która się rozpoczęła mniej więcej kilkanaście lat temu, gdy jednym z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej został pan Janusz Palikot. Otóż uważam, że jego działalność medialna, jego sposób atakowania ówczesnego prezydenta naszego kraju, no, to wszystko, co on robił w mediach, w niektórych wywiadach, ten poziom takiej pogardy, on wprowadził pewną nową, bym powiedział, formę takiej wulgarności do polityki. Uważam, że to był w ostatnich 30 latach pewien zwrot negatywny. To znaczy, że uważam, działalność publiczna, partyjna pana Palikota była czymś niezwykle szkodliwym dla jakości polskiej debaty demokratycznej. I druga kwestia... To jest może przy tej, gdybyśmy się zatrzymali. I jeszcze dodam tylko drugą kwestię, to jest to, co się stało w Polsce oczywiście po tragedii smoleńskiej. Ja teraz nie rozstrzygam, kto był winien, kto był niewinien. To, co się stało po tragedii, uważam w dużym stopniu sprawiło, że powstały w Polsce dwa plemiona, które siebie w dużym stopniu nienawidzą i za bardzo nie wiemy, jak z tego wyjść. Ja bardzo bym prosił księdza profesora, żeby w miarę możliwości oczywiście ksiądz profesor nie puentował każdego wątku stwierdzeniem, że nie wiemy, jak z tego wyjść, bo to jest przeciwko naszym rozmowom. Nie, to jest zachęta do nagrania kolejnych odcinków. Czy Staszku chcesz na to? Ja tutaj też mam odpowiedzi. Nie, ja krótko bym jednak, mamy podobną pamięć polityczną, kulturową, ale mnie się wydaje, że porównywalny z Palikotem, on był takim enfant terrible. Ja bym powiedział, że on był takim trochę kabareciarzem politycznym. Trochę bardziej liczył na efekt niż na... Ale zgadzam się, że w sumie jego działalność i jego obecność publiczna obniżyła tembr dyskusji. Natomiast dla mnie takim tąpnięciem, bo jednak Palikot, nawet jeśli pełnił czy był ważną postacią w Platformie, myślę, że był postrzegany jako pewien margines, taki egzotyczny w polityce. Natomiast tąpnięcie dla mnie to był jednak pierwszy PiS. Wtedy ja akurat byłem kilka lat wtedy po wystąpieniu z zakonu i dla mnie to był ten moment, kiedy występowałem publicznie jako były ksiądz. I pamiętam moje zaskoczenie, że różni publicyści, którzy wcześniej funkcjonowali gdzieś tam na obrzeżach, nagle weszli do mainstreamu. I to było coś, co nagle język właśnie nienawiści zyskał legitymizację, antysemicki żargon, antyniemiecki, antyrosyjski. To znaczy wtedy, krótko mówiąc, Radio Maryja rozlało się wtedy do pierwszych szeregów. I to dla mnie Radio Maryja, oprócz tej dewocyjnej otoczki, którą szanuję, wiem, że dla wielu jest ważna, jednak politycznie
ma o wiele głębsze znaczenie destrukcji takiego zaufania społecznego niż egzotyczny palikot, który był takim dla mnie jednak egzotycznym takim stylizującym się na ucznia Gombrowicza, Mrożka gdzieś tam, filozofa, który eksperymentuje. To osobliwość, ale jednak osobliwość. Natomiast niszcząca obecność Kaczyńskiego i jego otoczenia jest taką systematyczną korozją. I to możemy się różnić tutaj w ocenie, ale ja bym ten punkt jakoś, w mojej pamięci to jest bardziej szkodliwe. Ja bym się z tym zgodził, a Palikota krytykowałem z pozycji humanistyczno-ateistycznych cały czas za ten taki wulgarny, czy knajacki, czy wygłupiacki, kabaretowy styl, bo moim zdaniem to szkodziło jakimś nadziejom na przeprowadzenie jednak sekularyzacji jakiejś cywilizowanej. Zresztą był na to bardzo konkretny przykład, że w którymś momencie, jakieś 6 lat temu albo 7, poseł Kalisz zgłosił mój projekt zmiany artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych w Sejmie i ten projekt miał szansę bardzo dużą, bo większość nawet Platformy go poparła. No ale zaraz potem wyrzucono Kalisza. Większość SLD była przeciwna temu projektowi, bo chyba był zbyt kompromisowy. Główna idea była taka, żeby utrzymać penalizację obrazu uczuć religijnych, jeżeli do tej obrazy czy tego znieważenia, czy obrazu przez znieważenie dojdzie na terenie kościoła tylko, a poza kościołem to miało być zniesione. No w każdym razie Palikot był ostro przeciwny temu też. Każdy pomysł, który próbował, miał charakter dialogiczny, bo to było powiedzenie, że my szanujemy wasze prawo nawet do penalizowania na terenie kościoła. Oczywiście to nadal można dyskutować, proszę bardzo, ale chodzi mi o to, że Palikot nawet chyba nie dlatego, że się zgadzał lub nie zgadzał. Moim zdaniem on w ogóle nie podchodził do tego merytorycznie, tylko to nie pasowało do jego stylu politycznego. Tak? To nie był w ogóle wygłup jakiś, tylko zupełnie poważna próba kompromisu na te czasy, w których to był projekt. Także to było o Palikocie, ale o religii smoleńskiej ja nie sądzę, żeby była taka ważna. Ja myślę, że ona się wpisała w pewną tendencję, która, proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza to kieruję do księdza i do tego, co ksiądz mówił przed chwilą, że podobne procesy jednak przebiegają nie tylko w Polsce. Znaczy o tym w Niemczech na przykład niedawno, już 2 lata temu, ukazała się taka bardzo ważna książka pod tytułem Regres cywilizacji, której autorzy pochodzą prawie z całej Europy i tłumaczenia na lokalne, na narodowe języki były prawie wszędzie, tylko Polska nie wydała tej książki. Żadne polskie wydawnictwo nie jest zainteresowane, a w tej książce, tam Bauman między innymi też zamieścił artykuł, jest wielu wybitnych politologów, historyków, filozofów z wielu krajów Europy i właściwie wszyscy, każdy artykuł w taki lub inny sposób jest na ten sam temat. Więc widać, że nie tylko jakieś lokalne polskie wydarzenia tutaj były ważne, tylko były ważne niektóre wydarzenia w różnym stopniu, ale one wszystkie się wpisały w pewien proces regresji cywilizacji, który ma trochę głębsze i trochę szersze i bardziej zróżnicowane podłoże, które ja nie będę teraz tego omawiał, tylko chcę powiedzieć, że to jest taki proces, który, że tak powiem, wyemancypował tę Polskę, Austrię, Amerykę, którą ja nazywam plemienną, autorytarną plemienną. Ci ludzie tuż przed dojściem PiS-u do władzy na przykład popierali przyjmowanie przez Polskę bardzo dużej grupy przybyszów z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Jeszcze w maju, przed wyborami, które wygrał PiS, a po paru miesiącach propagandy pisowskiej już Polska należała do tych krajów, w których najmniejszy procent gotów jest przyjmować uchodźców czy imigrantów z tej części świata. Więc ta propaganda okazała się bardzo skuteczna. To tłumaczyłem Timmermansowi 2 lata temu w Europie, próbując troszkę nas, troszkę pogłębić i uadekwatnić obraz tego, co się w Polsce dzieje. Jeszcze pół zdania, naprawdę. Ten proces, który się dokonuje, spowodował, że ci Polacy wiejsko-autorytarni, nie chodzi mi o wieś w sensie geograficznym, tylko w sensie kulturowym, przestali się siebie wstydzić. Oni się wszyscy wyemancypowali. Tutaj też internet i media społecznościowe odgrywają rolę. Różne zjawiska, które powodują, że ci ludzie nareszcie są sobą.
i oni głosują na tych, którzy są dla nich naturalnymi wodzami, więc na formułę autorytarną, wodzowską, bo oni się tak silnie identyfikują z władzą, to jest taka odmiana autorytaryzmu biernego, nieczynnego, czyli kult władzy, który jest nagradzający dla tej subkultury, w różnym stopniu oczywiście mówię najogólniej, że oni, jeśli ktoś krytykuje czy atakuje tę władzę, oni czują się osobiście atakowani. Owszem, pewnie będą też i takie głębsze przyczyny, ale uważam, że ta nasza obecna sytuacja, którą mamy w naszym kraju, będzie mieć wiele takich, bym powiedział, bardziej może banalnych przyczyn, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo nas wszystkich ze sobą poróżniły. Ja tutaj rzucę kamyczek trochę do naszego świata, gdy chodzi o naukę, gdy chodzi o uniwersytety. I podam bardzo prosty przykład, gdy chodzi o fizyków czy matematyków. No jak to jest możliwe, że ja jako obywatel nie mam przed sobą, nie wiem przynajmniej o czymś takim, żeby coś takiego istniało, żebym miał przekonujące matematyczno-fizyczne wyliczenie, proste, zrozumiałe dla mnie czy dla wszystkich mieszkańców, co się dzieje, gdy duży samolot zawadza skrzydłem o brzozę, prawda? No, mieliśmy... Pancerną brzozę. Ale nie, to jest, panie redaktorze, dość poważne. To jest poważna kwestia. To znaczy, no, mamy konkretny problem naukowy, prawda? Znaczy, zderzenie samolotu z brzozą i teraz połowa Polski wierzy, że jeśli samolot uderza, to ścina brzozę i mamy drugą część Polski, która uważa, że brzoza rozrywa samolot i samolot jest skazany na rozbicie. To znaczy, no, ale dokończę moje rozumowanie. To znaczy, no, mamy sytuację, no, kompletnie absurdalną i no, przecież można by tę sytuację rozwiązać poprzez naukowe, precyzyjne wyliczenie przez fizyków, matematyków, które byłoby dostępne dla przeciętnego obywatela naszego kraju. Ja powiem teraz to bardzo osobiście, mnie to bardzo boli. Ja po 2010 roku leciałem samolotem kilkadziesiąt razy. Ja za każdym razem, gdy wchodzę do samolotu czy wysiadam, robię sobie takie małe posłanie, że nie wiem, no, sam zacznę studiować matematykę czy fizykę, żeby no, przeprowadzić takie proste wyliczenie, które będzie przekonujące dla mieszkańców naszego kraju i na przykład usuniemy tę zadrę, to znaczy usuniemy przynajmniej no, tę kwestię, która dzieli Polskę na połowę. No, ad vocem tylko, no, proszę księdza, mamy raport Millera. On wszystko wyjaśniał. Problem jest taki, że ta połowa, która nie wierzy w naukowe wyjaśnienie, została ogłupiona. To jest bardzo celowe. Przecież dzisiaj, mimo hucznych zapowiedzi suto opłacanych ekspertów, rakiem Macierewicz i jego komisja wycofała się z tych spektakularnych jakichś trytoli, wybuchów i tak dalej. Czyli dla chcącego my mamy tę wiedzę, tylko że jest problem taki, że ludzie często ulegają, nie chcą przyjąć, że 2 plus 2 jest 4. I to jest pytanie, dlaczego my nie jesteśmy racjonalni jako społeczeństwo, dlaczego wierzymy szarlatanom, którzy cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. Gdziekolwiek się Macierewicz pojawi, on wzbudza entuzjazm celebryty. Też budzi mocne inne emocje, ale faktem jest, że ma swoich wielbicieli. Więc ja myślę, że pytanie jest takie, bardziej podstawowe, że co skłania ludzi do rezygnacji z użycia rozumu? Przecież już Kant, że wrócę do XVIII wieku, powiedział jednak, że niedojrzałość jest zawiniona.
Tak? Oświecenie jest... Znaczy jest zawiniona i niezawiniona. No, ale zawiniona ale w tym sensie... Zawiniona to znaczy, że ja nie chcę korzystać z tych narzędzi, które mi na przykład matematyka czy fizyka oferuje, więc myślę, że powoli będziemy pewnie konkludować, ale ja w tym widzę jakieś oczko czy światełko w tunelu, że jednak rozmawiamy ze sobą, mamy różne zdania, nie pobiliśmy się. Ale to tutaj... To, że my się nie pobijemy, ja to muszę, nie jest... Tu nic nie jest zaskakującego. Jeśli pojawił ale... się Kant, czyli tak. filozofia, to tutaj ja jednak muszę sobie pozwolić na małą puentę. Pełna zgoda i z panem redaktorem, i z panem profesorem. To jest właśnie to wielkie światło w tunelu, to znaczy używanie rozumu. Mówił Immanuel Kant, że ten stan niedojrzałości, niepełnoletności, die Unmündigkeit, to jest stan zawiniony, spowodowany nieużywaniem czy złym używaniem naszego ludzkiego rozumu. I w Polsce im więcej będzie racjonalności, im więcej będzie tego rodzaju spokojnych debat w klimacie zrozumienia czy chęci wysłuchania wzajemnych racji, tym łatwiej będzie zasypywać te głębokie rowy. Telewizja racjonalista powinna być bardziej dostępna. Organizacja, którą, no, może nie pierwsza, którą założyłem, ale druga we współpracy z amerykańskim Center for Inquiry, ponieważ nazwa tej organizacji, właściwie ona jest międzynarodowa, jest nieprzetłumaczalna dobrze na język polski, nazwaliśmy Sapere Aude, właśnie w nawiązaniu do tego kantowskiego artykułu i tej idei. Czym jest oświecenie? Tak, tylko że oczywiście, że powinniśmy być bardziej racjonalni, bo jak Russell twierdził, większa racjonalność jest warunkiem wszelkiej poprawy bytu ludzkiego, między innymi dlatego, ale chciałem powiedzieć, że oczywiście nie wystarczy wzywać do racjonalności. Trzeba szukać przyczyn, czego przed chwilą chyba dotknął Staszek, tego, dlaczego w Polsce właśnie nie chcemy na przykład, czy część, duża część Polaków, czy grupa Polaków raczej, nie słucha tak naprawdę, nie chce brać pod uwagę argumentów merytorycznych, nawet naukowych, nawet tych, które wysuwają fizycy czy matematycy. I moim zdaniem to jest to, o czym próbowałem w troszkę innym kontekście mówić parę minut temu, że ponieważ tutaj wszyscy na wszystko patrzą przez pryzmat tej władzy i sporu w walce o władzę. Nie liczą się, to jest typowe dla społeczeństw plemiennych, takich jakie badali etnografowie albo etnolodzy, dzisiaj to częściej się mówi o antropologach kulturowych, że ten element, ten podział na swojego i obcego jest w ogóle fundamentem tożsamości, sposobu myślenia, a jeśli obcy jeszcze jest wrogiem, a prawie zawsze jest, a w tym wypadku ta władza robi co może, żeby właśnie tę wrogość podtrzymywać i podgrzewać, ludziom wyłączają się rozumy i nawet gdyby 100 noblistów z fizyki przedstawiło dowód w sensie naukowym na to, że to był wypadek, to ci po prostu uznają ich za popieraczy Platformy. I tu nic nie pomoże, dokąd się właśnie nie sięgnie głębiej i na przykład nie przyspieszy procesu urbanizacji, co jest tematem już na osobną rozmowę. Moim zdaniem oświecenie się zaczęło w Holandii ze względu na to, że tam wskaźnik urbanizacji w XVII wieku był 2 razy wyższy niż wreszcie Europy. Nie wiem, czy my doszliśmy w ogóle do głównego tematu naszej rozmowy. Na następny raz, bo chyba mój ulubiony historyk zawsze mówił, Janusz Tasbier, że konferencje i debaty nie służą temu, żeby wyczerpać temat. Nigdy go nie wyczerpują, ale musimy uważać, żeby nie wyczerpać słuchaczy. Ale z pewnością taka puenta będzie, myślę, dla wszystkich korzystna. Więcej Kanta, mniej zabobonu, więcej rozumu, mniej nienawiści. To na pocieszenie już. Co do Kanta powiem, że z kilkuset artykułów, które są na moich stronach internetowych, w sposób zupełnie dla mnie prawie niepojęty, zdecydowanie największą poczytność ma artykuł, ten konkretny artykuł o Kancie, czym jest oświecenie. Wielokrotnie wyprzedza wszystkie inne artykuły wielu znanych autorów, w tym Dawkinsa, Petera Singera, już nie mówiąc o polskich autorach, jak Barbara Stanosz i tak dalej. Także jest nadzieja. Jest nadzieja. Temu, co wcześniej słyszeliśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.